Pogoda nie była łaskawa dla osób, które zdecydowały się wybrać w sobotę do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Przenikliwy wiatr i nawracające opady deszczu nie odstraszyły jednak wszystkich. Ośrodek otworzył dla mieszkańców plac manewrowy Miasteczko Ruchu Drogowego oraz zaproponował oprócz porad egzaminatorów jazdę autem wyposażonym w troleje i niepowtarzalną okazję do przejechania się kultowym maluchem. Na tych atrakcjach WORD nie poprzestał. Na zorganizowanej wystawie zabytkowych pojazdów pojawiły się prawdziwe perełki motoryzacji. Niektóre przyjechały do nas z Ukrainy i z Litwy. Wśród najstarszych samochodów bardzo okazale prezentował się DeSoto z 1956 roku. Trzeba przyznać, że 66-letnie auto robiło naprawdę wrażenie. Samochód został odrestaurowany sporym nakładem sił i pieniędzy. Efekty widać. Choć jego wnętrze w porównaniu ze współczesnymi autami może się wydawać dość ubogie, to z pewnością nie jest to samochód dla oszczędnego kierowcy. Ten wspaniale brzmiący silnik napędzający ogromne auto jest prawdziwym smokiem. 30 litrów benzyny na 100 km zrobi wrażenie na każdym portfelu. Szczególnie dzisiaj. Prócz niego na parkingu przy suwalskich bulwarach stanęła między innymi rosyjska Wołga. Czarna Wołga. Radzieckie auto, które w drugiej połowie XX wieku obrosło w Polsce miejską legendą i też wymaga niemało od właściciela. Ale przy wspomnianym DeSoto jest oszczędne. Tutaj niespełna 2,5-litrowy silnik zużywa zaledwie 10 litrów benzyny na setkę. Podczas prezentacji można było obejrzeć również kilka okazałych Cadillaców, które zarówno wyglądem zewnętrznym, jak i wnętrzem robiły olśniewające wrażenie. Pod względem gabarytów na drugim końcu, czyli w kategorii mikroautek, znalazła się przywieziona z Ukrainy perełka w postaci Zaporożca. Żabka, bo tak nazwał swoje autko właściciel, wzorowana była na włoskim Fiacie 600. Mieściła 4 osoby, miała 30-litrowy bak i 333 cm długości. Produkowana była w dwóch wersjach silnikowych, 0,7 i 0,9 litra pojemności. Moc zależnie od wersji od 23 do 30 koni. Oczywiście wśród prezentowanych samochodów nie zabrakło kultowych maluchów, które, choć wydaje się to niemożliwe, były jeszcze mniejsze od prezentowanej wersji Zaporożca. Na parkingu przy łaźni pojawiło się również kilka motocykli. Miłośnicy jednośladów mogli podziwiać pięknie utrzymane włoski czy Simpsony.